Magia bitcoina to magia prawa potęgowego. Okazuje się, że prawem potęgowym wiele rzeczy w naturze da się opisać. Prawo potęgowe, czyli prawo, które opisuje zależność jednego zjawiska od drugiego, można byłoby powiedzieć, że na przykład jak to możliwe, że jesteśmy w stanie zdefiniować, jak dużo energii potrzebuje słoń, wiedząc, jak dużo energii potrzebuje mysz. Jak dużo potrzebuje ptak, jak dużo potrzebuje rekin. Nieważne, czy zwierzę pływa, fruwa, gryzie ziemię, są wzory na to, podobnie jak są wzory opisujące częstość występowania e, słów w różnych alfabetach. Nieważne, czy to były pra-pra-alfabety, pra czy obecne alfabety, które e, znamy. Również inne zjawiska w miastach, jesteśmy w stanie opisywać wielkość. Miast w poszczególnych państwach. Ilość stacji benzynowych, ilość sklepów w miastach wszystko da się wzorami opisać. I nie jest to jakaś magia. Jeffrey West napisał na ten temat książki, studiuje to, jest na Santa Fe odpowiedzialny za prawa potęgowe w różnych aspektach naszego życia. To znaleźliście w poprzednich odcinkach Jeffrey West, ale my dzisiaj będziemy się Przyglądać jeszcze bliżej. No właśnie, jak to prawo potęgowe nam tutaj zarządza, bo okazuje się, że zarządza również bitcoinem, bo to nie bitcoin zarządza prawem, to prawo istnieje w bitcoinie i daje się opisać. Ba! Okazuje się, że bitcoina można świetnie opisać wzorami matematycznymi. Wracamy do prawa potęgowego, które Najwyraźniej rządzi Bitcoinem i jest pan Giovanni Santostasi, który próbuje to rozkminić i na drobne kawałki rozłożyć i opisać wzorami. No i mamy od niego różne predykcje. Słuchajcie, no to kiedy zacznie się ten bull market? Jak to będzie wyglądało? Więc jak widzicie, nawet Robert Bridlow się zainteresował Giovanim. No i bardzo interesujący wywiad trafił w moje ręce, myślę, że warto go oglądnąć. W tym wywiadzie m.in. dowiadujemy się od Giovaniego, że Bull Market rozpocznie się w listopadzie tego roku. From November it will take one year, so the end of uh, uh, 2025 mm -hmm. więc prawa potęgowe i wzory dziwaniego mówią mm -hmm. że bull potrwa przez rok czyli pod koniec 2025 roku we should reach something close to 200000 210 something like that and then is going to crash powinniśmy dojść do 210 tysięcy dolarów, a co potem, a potem to, co zwykle, czyli jakieś małe kraszątko. A kraszątko ściągnie nas do 65 tysięcy dolarów, czyli w zasadzie do pułapów, na których jesteśmy mniej więcej, obecnie modele dziowaniego zajmują się. Prawem potęgowym w kontekście bitcoina, w kontekście ceny, czasu, hash rateu, ilości użytkowników, no i w zasadzie można na bazie liczb i na bazie przeszłości, bazując na jego modelach, wyciągnąć informacje na temat bitcoina, czy to jeżeli chodzi o cena, czy o ilość użytkowników, czy hash rate, w dowolnym momencie. W przyszłości jest to dosyć proste. Oczywiście, jeżeli założymy, że te modele są słuszne, to znaczy, on jako fizyk, jako matematyk, jako też nauczyciel, zapewne wszystko dobrze liczy i same dane historyczne pewnie też ma dobrze powyciągane. Natomiast główne pytanie jest takie, czy to, że Bitcoin zachowywał się zgodnie z pewnymi trendami, z wzorami, które da się opisać w przeszłości, czy dalej będzie się zachowywał tymi samymi ścieżkami w przyszłości. Tego nie wiemy. Ale jeżeli to założymy, to możemy dalej pytać Giovanni'ego, panie Giovanni, panie Giovanni, a kiedy milion dolarów? No i to oczywiście też wszystko można wzorami Giovanni'ego wyliczyć i miliona zrobimy w 2033 roku. Niektórzy twierdzą, że co tak późno. Inni twierdzą, że to niemożliwe. Na no, a fizyka i matematyka pokazują, że kawa na ławę? Tak ma być, tak będzie. Bitcoin, tak jak zwierzęta, jak lasy, jak miasta, jak wszystkie sieci, zachowuje się zgodnie z prawem potęgowym, więc tak będzie, chyba żeby ktoś mnie pójść Nie tak. Uh, what 2040? Mm -hmm. right? uh, we are talking about 65 times. Możemy jak najbardziej jeszcze dalej rozwijać tutaj te wątki i popuszczać wodze fantazji. No i pytać prawa potęgowego magiczna kula powiedz mu a w 2040 roku co to będzie z tym naszym bitcoinem. No i prawo potęgowe odpowiada, że 2040 rok to jest tyle historii ile bitcoinowi minęło dotychczas, czyli... Minęło to te 15 lat, więc będzie to kolejne 15 lat dla Bitcoina, więc dwa razy więcej. Dwa razy więcej czasu. No ale to czasu? Jak to czasu? Dwa razy więcej, ale co z ceną? Panie. Przecież my tu nie o czasie rozmawiamy, nie o hashredzie. My tu o cenie chcemy, tylko rozmawiać, a nie o niczym innym. No więc z ceną, co z ceną? A prawo potęgowe mówi, że cena zachowuje się. Właśnie zgodnie z prawem potęgowym. Czyli do szóstej podnosimy czas. Jeżeli czas się podwoił, to dwójeczkę trzeba podnieść do potęgi szóstej. A dwójeczka do potęgi szóstej to jest ile? 64. 64. Hmm. 64 więcej od dzisiaj. Czyli ile? Czyli bardzo dużo. Czyli ile? Czyli jakieś 4 miliony. I tak dalej. Jeżeli to was troszeczkę rozśmieszyło, to dobrze. Mam nadzieję, że traktujecie to troszeczkę z przymrużeniem oka. Natomiast no jest w tym jakaś matematyka. Gość brzmi, jakby naprawdę przetrawił mocno ten temat. Pan Giovanni studiuje Bitcoina od 2012 roku i swoje predykcje i analizy wrzuca od 2012 roku. Natomiast dopiero jakieś 5 lat temu wpadł na pewien trop, że logarytmicznie należy potraktować nie tylko skalę Y, na której jest chociażby ta cena, ale również skalę X, na której mamy upływający czas. I wtedy na wykresie który będzie przedstawiał zależność ceny od czasu, będziemy mieć linię prostą. Będziemy mieć linię prostą, co znaczy, że zarówno potęgowo zachowuje się cena, jak i potęgowo, czy też wykładniczo zachowuje się upływający czas w kontekście Bitcoina. No i to wszystko, jak się sklei we wzory, pozwala bardzo łatwo. Powiedzieć, co i kiedy i jak nastąpi. Oczywiście, będziemy dzisiaj wchodzić bardziej w detal. Oczywiście, to, co ja tutaj mówię, to nie znaczy, że w to wszystko wierzę. Po prostu chciałem Wam przytoczyć magika, matematyka, fizyka, no, które ewidentnie staje się ostatnio no, bardziej mainstreamowo popularne, jeżeli chodzi o bitcoinowy świat I wydaje mi się, że no to może być coś w tym, jak się przyjrzeć tym analizom i porównaniu, że no jakby naukowcy badają te tematy dla różnych sieci. Wiele rzeczy w naturze, w świecie, w przyrodzie to jest rodzaj sieci. I sieciami rządzą pewne prawa. Naukowcy je próbują najpierw zmierzyć, Potem opisać wzorami, zrozumieć w pewnym sensie. Czasami jest to niezrozumiałe, ale wzór odzwierciedla zachowanie się takiej czy innej sieci. No i okazuje się, że Bitcoin, jako w zasadzie perfekcyjna sieć, podlega bardzo precyzyjnie tym prawom. Więc przynajmniej myślę, że warto tego nie ignorować i gdzieś tam sobie trzymać w tyle głowy jako jedną z możliwych teorii, takie zupełnie inne spojrzenie. Fizyczno-matematyczne na Bitcoina. No i zobaczymy. No będziemy, będziemy czekać tego listopada, będziemy czekać tego 2033 roku, będziemy czekać, mam nadzieję, też 2040 roku. I zobaczymy, czy pan Giovanni tutaj nam dobrze z fuszów powróżył. A dzisiaj chciałem trochę. Wrócić do odcinka i oczywiście cena ceną, <noise> zachętę ty tak na początek to wszystko wrzuciłem, e, natomiast chodzi, żeby zrozumieć skąd to wszystko się bierze, więc e, zaczynamy, to jest taki trzeci grubszy odcinek o prawie potęgowym dla Bitcoina, poprzednie dwa przylinkuję Wam pod filmem, zapraszam. przypomnę, że na tym kanale nie ma porad finansowych inwestycyjnych. Są to szalone rozkminki Andrzeja na temat Bitcoina z różnych perspektyw. Dzisiaj będzie takie przecięcie ceny i technologii, sieci, ceny i technologii, adopcji. No bo zgodnie z tymi prawami potęgowymi, które fizycy próbują zrozumieć i spisać, opisać, no to tutaj są zależności. No i tak jak mówię, no, trochę szkoda byłoby to ignorować, skoro jakimś wzorem być może to wszystko da się opisać, może warto to wszystko zrozumieć, ale nie bierzcie tego wszystkiego co tutaj mówię za pewnik, wręcz traktujcie to jako być może ciekawostkę niż coś, na czego bardziej byście podejmowali jakieś znaczące decyzje inwestycyjne. Żyjemy tutaj w bardzo takiej naszej własnej bańce informacyjnej, bitcoinowo maksymalistycznej, więc mam nadzieję, że potraficie sami dla siebie tą bańkę na chwilę, chociaż przebijać i wiadro zimnej wody na głowę sobie wylewać. Treści, które tu przedstawiam, nie są zachętą do inwestowania, nie są też zniechętą do inwestowania, są zachętą do zgłębiania na własną rękę z różnych perspektyw, tak jak ja to robię, a to jest film 101. Zapraszam do filmu setnego, poprzedniego, rocznicowego, okrągłego. Tam gość specjalny był. Udało mi się tu dzwonić do na Nakamoto. Ale jedziemy z tym odcinkiem. Przygoda pana Giovanniego Santosta z jego z, właśnie sprawem z potęgowym w kontekście bitcoina zaczęła się od tego, że no gdy Wsiąknął w bitcoina, zaczął zaraz zasysać dane i tworzyć swoje wykresy, analizować to jako naukowiec, jako fizyk, jako matematyk. Zaczął szukać różnych zależności, no i dosyć to obficie opisywał na Reddicie. Tam miał dużo komentarzy do tego, to sporo jakby kontrowersji już wtedy powodowało wzbudzało, e, odpisywał na bardzo, no i był bardzo był tam aktywny, tak dużo pisał na redditach i, i tam cała dyskusja się toczyła. Mi się tak na szybko udało znaleźć jakieś wpisy sprzed 6 lat, gdzie faktycznie e, widoczny jako ekonofizist e, dr Giovanni te swoje wspaniałe wykresy, kreski, nałożone na cenę bitcoina już tam e, rysował i wszystko komentował wszystko mu się odmieniło gdy odkrył że nie tylko cena zależy od adresów ale jest więcej zależności między poszczególnymi rzeczami między adresami czasem ceną hash rate i to wszystko się skleja w taką większą całość no i owszem, cena zależy od adresów. Czyli, jeżeli ilość adresów się nam zwiększy dwukrotnie, to cena zwiększy się czterokrotnie. Ale tak samo ilość adresów udało się Dziewaniemu zauważyć, że zależy od czasu. Czyli, jeżeli założymy dla uproszczenia obliczeń, że no przez 15 lat mamy 100 milionów adresów. No to za kolejne 15 lat, czyli gdy czas się podwoi, to będziemy mieć 2 do 3 8 razy więcej adresów, czyli powinniśmy mieć 800 milionów adresów. Giovanni wyliczył również, że hash rate, czyli bezpieczeństwo sieci, zależy od e, ceny. Czyli gdy cena zwiększy się dwukrotnie, przykładowo. No to hashrate zwiększy się czterokrotnie. No i na taką logikę można byłoby to tak wytłumaczyć od góry tego wzoru, że wraz z upływającym czasem następuje taka naturalna adopcja nowy użytkownicy dołączają, czyli już adresów nam rośnie. Gdy dołączają nowy użytkownicy, dołączają hodlerzy, no, to nam to wpływa na cenę. Jest tutaj to powiązanie: price do adresów, więc nowi użytkownicy, adopcja, network effect, zgodnie zresztą z prawem Metcalfa, Roberta Metcalfa. N razy N minus 1 przez 2 w uproszczeniu N do kwadratu. Można powiedzieć, że wartość sieci rośnie wraz z ilością użytkowników. To jest ta druga linia. Cena zależy od ilości użytkowników potęgowo. No i następnie, gdy ta cena nam rośnie, bo rośnie ilość użytkowników, no to okazuje się, że górnicy są bardziej zainteresowani kopaniem, no i łupią nowe koparki, łupią bitcoiny, rośnie nam hashrate. Jak rośnie hashrate, rośnie bezpieczeństwo sieci, czyli zaczyna to być sieć, o większej atrakcyjności dla dużych graczy. Duża instytucja, bank, korporacja, ETF, państwo, nie przyjdzie do malucha, który to coś tam się dopiero co narodził, ale do największego superkomputera świata, który zabezpiecza bardzo dużą wartość aktywów, już przyjdą, co widzimy, że się dzieje. No więc przychodzą duzi gracze, no i tu znowu wracamy do pierwszej linijki z tego wzoru. Duzi gracze przychodzą, bo wzrosło bezpieczeństwo do poziomu, który był dla nich akceptowalny, i wzrosła wartość sieci do poziomu, który był dla nich akceptowalny. No i teraz znowu mamy, przyszli więksi gracze, to ci więksi gracze jakoby tutaj są takim uwiarygodnieniem tego, skoro ci więksi przyszli. No, to nawet ci mniejsi zaczynają bardziej interesować. Ci, którzy się wcześniej nie interesowali, więc przychodzą i mniejsi. No i ci mniejsi i więksi, wszyscy powodują większą ilość adresów, czyli większą ilość użytkowników, czyli network effect, to wpływa na cenę. Cena znowu wpływa na hash rate. Hash rate dalej rośnie i wszystko się ładnie koło się toczy. Natomiast piękno całego. Prawa potęgowego wbudowanego w bitcoina, i znowu nie wiemy, czy Satoshi zrobił to celowo, czy nie, czy może faktycznie był to, a to będzie dobre pytanie na mój kolejny wywiad z Satoshi. Może był to Satoshi, jedną wielką sztuczną inteligencją, która te wszystkie prawa skumała i w piękny kod bitcoina przekuła i wbudował coś, do czego też się odwołuje, że to jest bardzo ważne, że. W bitcoinie to jest, Giovanni o tym mówi, czyli możliwość, znaczy to, że bitcoin dostosowuje difficulty, że dostosowuje trudność sieci oraz halving. To są dwa czynniki takie trochę tłumiące nader szybki wzrost bitcoina w wartości, by nam to nie eksplodowało. No i tutaj Giovanni posłużył się przykładem wybuchu bomby jądrowej który również podlega prawu potęgowemu. Jest to gwałtowna reakcja łańcuchowa, która oczywiście uwalnia ogromną ilość energii, no, czyni niesamowite e, zniszczenie. E, natomiast e, sama reakcja łańcuchowa, neutrony wywołujące rozszczepianie jądra atomowych co powoduje uwolnienie energii kolejnych neutronów, które rozszczepiają kolejne jądra wywołując reakcję łańcuchową dochodzi do eksplozji, uwalnia się ogromna ilość energii w postaci ciepła światła, promieni itd skutki wszyscy myślę, że wiedzą jakie są powstaje wielki grzyb Fala uderzeniowa niszczy wszystko, i miejmy nadzieję, że tego nigdy nie musieli więcej oglądać. Natomiast wybuch, właśnie bomby jądrowej, jest takim przykładem prawa potęgowego bez tego czynnika, powiedzmy, hamującego. W rezultacie, de facto, nie jest to prawo utrzymywalne. W momencie po prostu. Kończy się wszystko. Niszczy się wszystko i proces się zatrzymuje. I to, co naukowcy wykorzystali, budując elektrownie atomowe, to jest bardzo zbliżony proces do tego, który mamy przy wybuchu bomby jądrowej. Natomiast w elektrowniach atomowych mamy specjalnie, jakby za szyte, zaprogramowane, tak sobie nazwijmy, czynniki hamujące, powstrzymujące ten proces, by on nie przeszedł do tej fazy eksplozji, gigantycznego e, zniszczenia, by nie wszedł nam w fazę tego grzyba fali uderzeniowej, czyli dostaje w momencie ten proces bęcki, by się dalej nie rozwijał, e, więc e, by prawo... Potęgowe było utrzymywalne dla sieci jak najdłużej, musi mieć taki czynnik hamujący. Dla bitcoina jest to e, halving, ale przede wszystkim zwiększenie difficulty, zwiększenie trudności sieci, które dostosowuje się e, co jakiś czas. E, w innym przypadku mielibyśmy prawdopodobnie super szybki wyścig e, zbrojeń i prawdopodobnie. Klęskę sieci Bitcoin. Innym przykładem, którego używał też Giovanni, to jest rozwój, rozprzestrzenianie się jak chociażby HIV, czy innego znanego wirusa, który ostatnio tutaj nam zagościł. Tym czynnikiem hamującym jest chociażby rosnąca świadomość i to, że ludzie zaczynają się zachowywać troszeczkę. Inaczej niż wcześniej. Więc takie utrzymywalne zjawiska, które będą podlegać długoprawom potęgowym muszą mieć ten czynnik hamujący, dla Bitcoina jest to zwiększanie trudności sieci oraz e, halving, W przeciwnym wypadku e, no mielibyśmy sytuację, w której wszystko potoczyłoby się zbyt szybko i pewnie równie szybko by wybuchło, tak jak ta wcześniej wspomniana. Bomba. Sam proces również, powiedzmy, rozszerzania tych górniczych maszyn, budowania tej infrastruktury, podłączania nowych koparek w nowych miejscach, uruchamiania tego to jest też proces taki czynnik hamujący on powoduje tarcie on powoduje, że nie da się. Tak szybko tego hash podwoić, poczworzyć, pośmiokrotnić, po 100 i tak dalej. Więc on też jest tutaj takim hamulcowym. Więc to dobrze, że ten hamulcowy istnieje. On prawdopodobnie dla bitcoina sprawia, że będzie ten proces mógł przebiegać zgodnie z tym prawem dłużej. Aczkolwiek na pewno nie w nieskończoność, bo nic nie, nie trwa w nieskończoność. I zawsze może nastąpić czynnik, który nagle cały proces rozwala, no, nazwijmy sobie tym black swan, ale jakiś czynnik, który nam całość zakłóca i o tym Giovanni też mówi, że to, że historia tak wyglądała dla Bitcoina, że się zachowywał zgodnie z prawem potęgowym te wzory działały, no to można jedynie powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem będą one działały również za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć, ale jest szansa, że przestaną działać. No i początkowe badania, czy tej analizy samego Dziowaniego też go doprowadzały w zasadzie do tego, że ta ładna tęcza, którą rysował, ona tak się wypłaszczała, wypłaszczała i wydawało że by się mogło, że w pewnym momencie po prostu asymptotycznie będzie dążyć do jakiejś wartości i dalej nie będzie rosła. Czyli będzie podążała takim typowym S-curve, taką krzywą S, jeżeli chodzi o wzrost. Mamy zwykle na początku bardzo niewidoczny wzrost, w zasadzie jest on nieodnotywalny, potem jest bardzo szybki, wykładniczy wzrost, który zwalnia i następnie się zeruje asymptotycznie. Dążąc tam do jakiejś wartości, zgodnie z taką krzywą, powiedzmy, adopcji, zachowuje się wiele zjawisk. i Nawet Giovanni mówi, że ostatnio rozmawiał z jakimś dyrektorem, zdaje się, że z Fidelity, pokazując mu swoje wykresy, i ten mówi, że no tak, no ale to ten bitcoin ty się tak, tak fa fajnie sobie wykładniczo rośnie, ale będzie się tak wypłaszcza, idzie jakby zgodnie z S curve, prawda? No i Giovanni. Nie, właśnie nie, też tak długo myślałem, aż do momentu, kiedy nie odkryłem, że należy popatrzeć na to wszystko w kontekście prawa potęgowego, ale nie tylko patrząc na oś Y w kontekście właśnie potęgowych wykładniczych wzrostów, ale też tą samą kategorią potraktować oś X, na której zwykle będziemy tutaj mieć czas. I wtedy okazuje się, że mamy do czynienia z linią prostą. Jeżeli przyjmiemy odpowiednią skalę logarytmiczną, zarówno na osi X, jak i na osi Y, to jesteśmy w stanie dla Bitcoina wyrysować linię prostą. Wyglądałoby to z grubsza tak. Może najpierw wytłumaczmy bardzo krótko skalę logarytmiczną. To mamy tutaj oś Y, mamy oś X. Oczywiście tutaj pewnie. Chcielibyśmy mieć na osi Y cenę. Niech tu będzie cena na osi Y. Jak tu sobie cenę oznaczymy? Dobra, że tu jest cena na osi Y. Tu jest, a e, może napiszmy. Cena. Cena na osi Y. Na osi X niech będzie czas. Mamy taką to e, prościutką skalę. E, no i teraz e, na tej skali musimy mieć jakieś, jakąś. E, znaczy, na tej skali musimy mieć jakąś skalę. <grych> Niech tutaj będzie e, 10 do potęgi minus pierwszej. Oj, co to takie grube? 10 do potęgi minus pierwszej, czyli 1 dziesiąta. 10 do potęgi zerowej, czyli. 1, 10 do potęgi pierwszej, czyli 10, 10 do potęgi drugiej, czyli 100, 10 do potęgi trzeciej, czyli 1000, 10 do potęgi czwartej, czyli 10 tysięcy, 10 do potęgi piątej, czyli 100 tysięcy, 10 do potęgi szóstej, czyli milion. To sobie tutaj, to 100 tysięcy przedłużmy. No i tu mieliśmy na skali logarytmicznej, ogólnie będziemy wpisywać, no nie te tysiące i miliony, tylko będziemy tutaj wpisywać, po prostu te e, potęgi minus 1 e, tutaj 0 10 do zerowej 10 do pierwszej 10 do drugiej 10 do trzeciej 10 do czwartej czyli 10 tysięcy 10 do piątej czyli nasze oczekiwane Miejmy nadzieję, niebawem 100 tysięcy, tak? To tutaj mamy takie po prostu cyferki. Podobnie należałoby na osi X też potraktować ją właśnie w dniach, ale nie dni liniowo zapisane, czyli tutaj powiedzmy 1000 dni, 2000 dni od genesis bloku, 3000 dni od genesis bloku, 4000 dni od genesis bloku, 5000 dni od genesis bloku, ale również potraktować to jako Jakąś skalę logarytmiczną o odpowiednim wykładniku. Wówczas dałoby się tutaj narysować bitcoina w formie linii prostej. Także on tu może idzie nam w przewidywalny sposób do. No powiedzmy, że tu jesteśmy gdzieś dzisiaj tutaj. Niech to będzie dzisiaj, że on tutaj idzie nam, gdzieś jest między czwórką a piątką w tej skali. Y. No i kiedyś być może dojdzie tutaj do. Co ja tu robię takie brzydkie kolory, że potrafię ładniej rysować. Chyba potrafię, że potrafię. Może i nie potraficie? Nie chcę, bo ten Bitcoin po prostu ze mną nie chce współpracować. Ja pewnie jestem nie za dobry w tych bardzo skomplikowanych programach do rysowania. Ciach. tu mamy szóstą potęgę, czyli miliona tu mamy. Kiedyś. Bitcoin nam tu dojdzie prawdopodobnie, jeżeli się zachowuje faktycznie zgodnie z tym prawem potęgowym. W tej chwili jesteśmy gdzieś sobie tutaj, czyli jesteśmy na poziomie obecnego czasu działani zawsze to pokazuje w upływających dniach przy no, tym, że tu przyjął sobie odpowiednią skalę też logarytmiczną. Bo gdyby to nie była skala logarytmiczna, no to to by wyglądało właśnie prawdopodobnie jakoś tak w ten sposób no Może w troszeczkę inny sposób, ale wyglądałoby zupełnie inaczej. Wyglądałoby bardziej takim tym tunelem, który sugerowałby, że kiedyś się tam wypłaszczymy w jakimś tam momencie. Przejdźmy może z... <grym> tych moich bardzo brzydkich rysunków do rysunków Giovanni. No i tu widzimy troszeczkę zgrabniej narysowaną tą oś sceną, oś, oś Y. No i widzimy też, no akurat bez podanych wykładników, oś. X z upływającymi dniami, ale dosyć łatwo, że możecie zobaczyć, że pierwsze tysiąc dni, które tu mamy zaznaczone, długość tego odcinka jest zdecydowanie dłuższa niż te ostatnie tysiąc dni, od powiedzmy czterech do pięciu tysięcy. Tutaj też jest jakaś skala logarytmiczna, ale tu chyba nie, nie ma podpisane dokładnie, jaki to jest wykładnik. No w każdym razie, jeżeli założymy, że nie tylko cena zachowuje się zgodnie z prawem potęgowym, ale również ten upływający czas zachowuje się zgodnie z prawem potęgowym i tu też przyjmijmy na osi, y, no, na osi X e, jakąś skalę logarytmiczną, no to będziemy w stanie zobaczyć tą linię prostą, no i to jest linia prosta, która idzie jakby w tej chwili ta czerwona kreska to jest w ogóle narysowane jako takie odchylenie 40% w dół od tego zasadniczego prawa potęgowego, które wychodzi Giovanniemu ze wzorów. Ale to do tego jeszcze za chwilkę dojdziemy. Ona dla mnie jest istotniejsza, ta linia, bo de facto to jest taka linia wsparcia, poniżej której Bitcoin nigdy nie spada. Natomiast no istotne jest zrozumienie tego, że. Kolejne górki, które się tutaj odbywają, to są tak zwane to, to bańki. To one mają w zasadzie niewiele wspólnego z samym prawem potęgowym, chociaż działaniść tu się dopatruje pewnych zależności. Czyli będziemy w stanie wyrysować sobie przy pomocy prostych kresek, tutaj ta w środku pomarańczowa. Lekko widoczna kreska, ta środkowa w tym tunelu, takim tęczowym, jest taka środkowa pomarańczowa kreska. To jest to zasadnicze prawo potęgowe dla Bitcoina, gdzie w zależność od czasu do ceny, tutaj się posługujemy wykładnikiem 6 i poszczególne parametry tego wzoru widzicie wyżej. Dokładność tego, co tutaj. Jakby wylicza, no, dokładność tego podlegania bitcoina pod to prawo potęgowe, zdaniem Giovaniego jest niebywała. To znaczy, on się wcześniej zajmował astrofizyką, finansami, medycyną i różne obszary badał przy pomocy tego pra prawa potęgowego. Od kilkunastu lat, jak trafił na bitcoina, no to bardzo mocno się bitcoinowi poświęcił, ale ma też doświadczenia z innymi obszarami. No i mówi, że. Ta dokładność, jakby, według której można powiedzieć, że bitcoin podlega pod, ten, pod prawo potęgowe, to jest 95%, to jest to R. 95% to jest niebywałe, bo astrofizyka potrafi dać duże wyniki, 90-95% również. Medycyna. Jak w medycynie ktoś jakieś zjawiska opisze i one mają tą dokładność rzędu 60%, to już można prace magisterskie z tego robić i to już jest uznawane za odkrycie, bo medycyna aż tak dobrze, jakby tak dokładnie się tym prawom nie, nie poddaje. Ale Bitcoin z racji tego w ogóle prawa potęgowe dotyczą sieci, więc im charakterystyka czegoś bardziej, znaczy my w zasadzie, nasz układ nerwowy to jest sieć. I my, jako ludzie, jako społeczeństwo, stanowimy pewnego rodzaju sieć. Łącząc się w miasta, to te miasta stanowią sieć, a połączone miasta stanowią sieć w ramach danego państwa, więc wszystko się w jakąś tam sieć, e, powiedzmy, łączy. Ale im bardziej ta sieć jest mierzalna, e, no, tym bardziej dają się prawdopodobnie dokładnie opisać. No i Bitcoin dosyć dokładnie, z 95% dokładnością znaczy to współczynnik r kwadrat 0,95. 5% przypadków tych danych nie pasuje do tego prawa, prawa potęgowego, a 95% tych danych pasuje pod te wzory, cokolwiek to oznacza. No w każdym razie mając ten wzór, który opisuje z grubsza tą linię pomarańczową prostą, a parametry tego wzoru są u góry, jesteśmy w stanie łatwo, wyliczać sobie dowolne no to co nas pewnie często interesuje jak się ta cena zachowa względem czasu no i tutaj może niektórzy popatrzyliby sobie no zaraz zaraz ale jak to tak jest że te fale nasze są coraz jakby gęstsze no to, to jak to tak możliwe, że te, te, te bańki są coraz częściej i takie są coraz mniejsze? No, tutaj należy wziąć pod uwagę, że tak nie jest, bo ta skala, ta oś X została tu potraktowana logarytmicznie, czyli ona jest skompresowana względem normalnej skali. One w zasadzie idealnie wpasowują się w cykle czteroletnie, ale by to można było liniowo narysować. Skala X jest potraktowana logarytmicznie i przez to taki kompresowany jest tutaj ten wariant. No i można byłoby, może wracając na chwilę jeszcze do tego poprzedniego wykresiku, to Giovanni powiedział, że można byłoby powiedzieć w zasadzie ten moment, kiedy jeżeli tą linię, która czerwona linia to jest 40% odchylenie w dół w tej chwili od tego zasadniczego prawa potęgowego, jeżeli ją właśnie tak przesuniemy równo, równolegle w dół, no to. Ten e, nasz okres powiedzmy, takiej stagnacji, to co tu jest na, na niebiesko, e, trwa dwa lata. Zawsze to trwało dwa lata, z wyjątkiem tego pierwszego roku, gdzie były pewne odchyły, bo tam się już mówiłem o tym w poprzednich odcinkach. Bitcoin zachowywał ekonomicznie, nieracjonalnie, ponieważ ich jeszcze była za mała, ale już w kolejnym cyklu e, to ten niebieski, e, cze, cze, część stykająca się z czerwoną trwała dwa lata, potem mamy równiutko rok budowanie się bańki i szczyt bańki i równiutko rok pękanie bańki i schodzenie znowu do niebieskiej kreski która ora prawo potęgowe czyli ora tutaj równiutko tą czerwoną kreskę przez dwa lata i potem znowu bańka buduje się przez rok i bańka pęka następny rok czyli mamy bull market roczny i bear market również roczny następnie dwa lata szorowania po w prawie potęgowym, potem minimum, i znowu rok budowania się bańki, czyli no, czy w zasadzie formowania się regularnego, takiego byczego rynku, szczyt po roku i pęknięcie, i rok bear marketu, lanie się krwi i to trwa przez rok, czyli cykliczność czteroletnia jest w tym kontekście prawa potęgowego też zachowana. Wzory to potwierdzają, nie wyliczają, chociaż Giovanni ma tam jakieś swoje sposoby, wysokość tej bańki, czyli tego szczytu, jak to daleko dojdziemy. Bardziej można się opierać na tym dnie, czyli tym 40% odchyle od zasadniczego prawa potęgowego. Czyli jak wrócimy do tunelu tęczowego, no to przy tym tunelu ta, ten, ten żółty pasek to jest 20% odchylenie w dół. Od prawa potęgowego ten zielony pasek jest 40% odchylenie w dół. No i adekwatnie te takie czerwieńsze paski u góry to jest 20% odchylenie w na plus i 40% odchylenie na, na plus. No i też tutaj widzicie te fale, które są niby gęstsze, ale one są tylko gęstsze, czyli te bańki są tylko gęstsze dlatego, bo jest logarytmicznie potraktowana oś X, która nam zagęszcza cały... Tą wizualizację, ale cykliczność jest czteroletnia i Bitcoin zawsze jak spada, nawet po pęknięciu bańki covidowej w marcu 2020, dotknął tego punktu minus 40% od linii trendu, którym wyznacza modelowe prawo potęgowe. Więc jeżeli się nad tym skupimy. No to można łatwo i to w wywiadzie, do którego Was zachęcam, to jest ponad dwie godziny, ale jest to dobry wywiad. Zobaczycie tam dużo więcej, myślę, że klarowniej niż to, co ja tutaj mówię od e, Bridloff, Jak on tam Robert, Robert, czy Peter Bridloff, e, Giovanni e, dla niego przeprowadza bardzo konkretne przejście przez wszystkie te swoje założenia i e, modele. No, i w zasadzie, jak rozumieć, jak łatwo sobie na chłopski rozum prze, prze, przeliczyć to, że od adresów cena zależy potęgowo. Jak mamy w danym momencie x adresów, a za jakiś czas adresów jest dwa razy więcej, no to znaczy, że dwukrotnie zmienia nam się ilość adresów cena zależy jakby od adresów do kwadratu tak jak widzieliście we wzorach przywróćmy wzory czyli mamy e, cenę po ilość adresów zwiększa się dwukrotnie cena zwiększa się czterokrotnie jeżeli ilość adresów zwiększy się trzykrotnie cena zwiększy się dziewięciokrotnie jednocześnie też e, patrząc na tą drugą linijkę cena zależy od czasu e, to jest t do szóstej więc jeżeli czas nam się zwiększy dwukrotnie, no to cena będzie 2 do 6, czyli 64. Cena będzie 64 razy większa, gdy upłynie jeszcze raz tyle czasu dla bitcoina, które upłynęło od teraz. Sprawdźmy to, jak to będzie. No więc na koniec możemy sobie zrobić taką prostą kalkulację, żebyście. To wszystko no, tak bardziej namacalnie zrozumieli, posługując się wzo wzorem prostym z e, Giovanniego, że cena bitcoina e, podlega prawu potęgowemu, e, czyli czas do potęgi szóstej to jest e, cena. E, co to znaczy czas do potęgi szóstej? Ja tu sobie sprawdziłem, że od Genesis Bloku. Czyli od 3 stycznia 2009 roku minęło 5731 dni. To będzie nasz czas, tak? Od, dwu, od 12 nagrywam września. Września 2024 roku minęło nam 5700 dni dla zaokrąglenia cena jest dzisiaj poniżej 60 jest tam 58 000, ale 860 tysięcy no to teraz. Jeżeli podwoimy ilość dni, czyli za dokładnie za kolejne 5731 dni, e, sprawdziłem, że to będzie zdaje się tam 22 maj 2040 rok. Tak, czyli jeżeli teraz uminie Bitcoin przeżyje kolejne 15 lat i dojedziemy e, do jakby dokładnie taką samą ilość dni prze, prze, przeżyje, czyli dojdziemy do tego maja 2040, czyli nasz czas się podwoi. Czyli czas się podwoi. E, e, tu źle napisałem. Cena to będzie. E, nie, no dobrze. Cena równa się czas do potęgi szóstej. Czyli czas się podwoi, czas e, się podwoi, czyli cena będzie e, czasem do potęgi szóstej. Czyli będzie czas do potęgi szóstej, power, e, power, jaka to będzie formuła? Power, number, dwójeczkę, dajemy eksponent do potęgi szóstej, czyli mam 64, tak, czyli 2, Czyli e, jako dwa razy więcej dni do potęgi szóstej. Czas do potęgi szóstej. Daje nam 64. Czyli tutaj będziemy mieć tą cenę razy czas do potęgi szóstej, czyli razy 64. Czyli e, czysto teoretycznie, oczywiście nie są to żadne e, porady, takie po prostu luźne kalkulacje. Za 15 lat, gdzieś tam w maju 2040 roku, co się zresztą zgada z obliczeniami, które gdzieś tam dla Bridlowa na gorąco popełnił Giovanni. On chyba mówił nawet 4,5 miliona, ale pewnie przyjął wyższą cenę bitcoina, bo oni to chyba nagrywali przy cenie. 65 tysięcy, czy jakoś tak. Wstęp ten wzór tej też nie dokładnie jest do potęgi szóstej, tylko tam jest jakieś e, po przecinku coś jeszcze. I okay. in general, you can also think in this way, right? Remember, we say if we double the time, it's going to be 65 times. Mm -hmm. So let's double the time of existence of Bitcoin, which is 15 years. Mm -hmm. So if you go all the way to 15 years in the future, that will be uh what 2040, right? Mm -hmm. uh, we are talking about. 65 times. So, if it is about 65,000 right now, to mm -hmm. so 4,5 million dollars, something like that. Okay. So, in 15 years from now, will be about 4,5 million dollars. Okay. Now. No, ale idąc tym samym e, tropem, jeżeli Was po prostu interesuje i chcecie sobie na, na, na własnych danych, można sobie te dane wygenerować, można ściągnąć je i samemu tej poeksperymentować na przykład. E, Ile musi upłynąć dni, żeby tu był 1 milion. No i tam z, 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 zgodnie ze wzorami Satusz jego dziewaniego robi się z tego 2033 rok. Oczywiście, znowu mówimy o tej bazowej czerwonej kresce, a faktyczna cena może chwilowo być w bańce i w tych poziomach wyższych, wcześniej, może tak być. Może być też później, a może nigdy nie być. Pamiętajcie, że próbujemy tutaj to wszystko zrozumieć, a nie jest to jakieś wróżenie, ani też twierdzenie, że na pewno tak będzie. Mam no nadzieję, że tutaj troszeczkę, troszeczkę, chociaż Wam przybliżyłem, jak to wszystko działa. Sam Giovanni pisze fajnego bloga, ma stronkę, gdzie to wszystko też jest bardzo jakby opisane. Więc tam was mogę przekierować, na pewno też podlinkuję ten wywiad na wspomnego Roberta Bridlowa. Ale tak jak mówię, próbujemy to troszeczkę tutaj odczarować, rozkminić, zrozumieć. Nie wiemy, czy tak będzie, czy będzie zupełnie inaczej. Do tego prawo potęgowe nie zakłada black słonów, które mogą, na przykład, zupełnie ubić Bitcoina. Prawo potęgowe. Nie zakłada prawdopodobnie innych zdarzeń, no i to, że to się sprawdza na historii 15-letniej, nie znaczy, że sprawdzi się na kolejnych 30 latach. Mam nadzieję, że bierzecie to wszystko z dużą, taką też dozą sceptycyzmu, ale mam nadzieję też, że w jakiś sposób zainteresowałem Was i spróbujecie też na Bitcoina popatrzeć trochę od strony właśnie takiej fizyki popatrzeć jak na sieć, która podlega podobnym prawom jak inne sieci, które naukowcy zbadali. Na pewno takim dla mnie, przynajmniej sprawdzeniem tutaj tych teorii pana Giovanniego Santostaziego będzie ten listopad. On mówi, że w listopadzie startują byki. Jedziemy przez rok. byczo, czyli pod koniec 2025 roku dochodzimy do szczytów, też pewnie gdzieś tam listopad i z jego obliczeń, do tego dojdziemy, jakby jak on liczy te bombelki, buble, do, do ilu dojdziemy w, w bańce, to będziemy analizować w kolejnych odcinkach. On w tym wywiadzie mówił przedział od 210 do 240 tysięcy dolarów pod koniec 2025 roku. Nas, czyli przez rok, następnie pękamy. Pękanie trwa również rok. <noise> rok pękamy, czyli mamy rok bear marketu. No i po bear mamy dwa lata czochrania się po dolnej granicy tego prawa potęgowego, po tej czerwonej kresce, którą wcześniej pokazywałem. No i potem powtórka, znowu rok byka, rok. Niedźwiedzia, dwa lata czochrania się i tak w kółko aż do czasu, gdy coś się nie wydarzy, co to, to wszystko zakłóci. No więc pierwszy najbliższy moment sprawdzenia okolice listopada tego roku i włączamy wtedy stoper i patrzymy, czy przez rok faktycznie mm. idziemy do góry. So first of all the bull we start in November, mm -hmm. so we are going to have one year of bull. Mm -hmm. uh, going, the price is going up from November. It will take one year, so the end of uh, Uh, 2025 uh -huh. we should reach something close to 200 thousand 210 something like that and then it's going to crash because it's going down again to uh -huh. that support line at about 65,000, and it will take another year so by the end of 2026 we go back to about 65 000 Diego orange Pilującą prezentację, wystąpienie w Nashville, gdzie pokazywał, jak to z obecnego rozkładu aktywów przejdziemy do takiego w 2045 roku, gdzie bitcoin z jednego t robi się 280 t i już jest klocuszkiem na tym rozkładzie różnych aktywów, zupełnie niepomijalnym. Obok Firm, nieruchomości, obligacji, pieniędzy, sztuki, złota, bitcoin staje się bardzo istotnym klocuszkiem, który prawdopodobnie będzie w tamtym czasie już na drodze zaawansowanej hiperbitkonizacji, w której to ci, którzy jesteśmy ciągle wcześniej, przypominam, pomyśleli o bitcoinie wcześniej, będą być może zadowoleni. Michael Saylor pokazuje scenariusze, co ma robić osoba indywidualna, co ma robić firma, co ma robić państwo, gdy chcemy być zachowawczy albo agresywni w naszym podejściu do Bitcoina, przygotowując się na to, co ma nadejść. Takie oto ci scenariusze. Bitcoin 1T dzisiaj tak, wiem, ktoś mi <laughs> sprostowywał, że te to Trillion, czyli ja nazywam to 1000 miliardów, to jest takie bardziej zrozumiałe. 1000 miliardów Bitcoin dzisiaj 280 000 miliardów, czyli 280 T Bitcoin w 2045 roku. Modele obu panów trochę się rozjeżdżają. Michaela jest bardziej byczy. Ale Michael Saylor ma też widełki, więc te dolne granice widełek z grubsza można powiedzieć, że pokrywają z tym, co, o czym mówi Giovanni. Do tego będziemy wracać. Na dziś to tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać, co tam u was, czy to w ogóle wszystko ma sens. Pozdrawiam. Cześć.